Dobra, słuchajcie, mamy tutaj panel fotowoltaiczny, taki typowy panel. Testujemy, szukamy różnych rozwiązań do mycia paneli. Od Was dowiadujemy się, że się obawiacie myć czymś innym niż tylko szczotką. Wielu zaleca tylko mycie szczotką, a my szukamy cały czas rozwiązań, które pomogą nam uskutecznić, zwiększyć wydajność i polepszyć skuteczność zeskrobywania, zwłaszcza zanieczyszczeń, które mocno przylegają. Zeschniętych liści, ptasich odchodów, tego typu rzeczy, jakiegoś martwego gołębia, który się napatoczył. Więc dzisiaj bierzemy sobie do testu coś mocniejszego do szorowania od mopów i wkładów do mopów. I mamy tutaj takie testery nasze odpadów czyszczących. To są pady, poczynając od białego do czarnego, pady do szorowania. Pad biały jest najbardziej delikatny. Użyjmy go teraz. Zobaczymy, czy on ma jakieś, czy zostaną jakieś skrecze. Pad biały ma najdelikatniejsze włókno nylonowe, nie jest zaimpregnowane żadnym ścierniwem i efekt widzicie taki, jaki widzicie, czyli nie ma tutaj, nie powstało żaden scratch. Teraz mamy pad czerwony, on ma trochę grubsze włókno, również pozbawiony jest ścierniwa. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Nie powstają żadne skrecze. Kolejny pad zielony, ma podobnej grubości włókno co pad czerwony, ale już tutaj mamy ścierniwo w postaci tlenku aluminium, czyli standardowe ścierniwo używane do produkcji padów zielonych. I nadal widzicie, że a przód tył. I nadal nie powstają żadne skrecze, co nas bardzo cieszy, bo to zwiększa możliwości użycia różnych narzędzi. No i teraz mamy pad czarny. Popatrzmy, jak on sobie tutaj, czy on uszkodzi. W padzie czarnym jest grube włókno i jest dużo ścierniwa w postaci węgliku krzemu. Nie ma do zdzierania naprawdę grubych warstw. I teraz patrzcie, jak ten panel się zachowuje. Dobra. Nie widać, żeby cokolwiek się uszkodziło. Także jak widzicie, wasze obawy przed używaniem czegokolwiek innego niż tylko szczotka są nieuzasadnione. Na tym przykładowym panelu osiągnęliśmy bardzo fajne efekty. Także jest to naprawdę ciekawe doświadczenie. A nasze produkty polecane przez nas do czyszczenia takich paneli znajdziecie pod linkiem do tego filmu. Na razie, cześć, do zobaczenia.